Dzień dobry. Tutaj Sebastian Pypłac, i śląska opinia. Dzisiaj moim gościem jest Andrzej Kotala, prezydent miasta Chorzów i kandydat na prezydenta miasta Chorzów na kolejną kadencję. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witam. To była e, <grym> trudna, prosta kadencja. Taka w, z kolejnymi atrakcjami e, właściwie wielkimi, bo i pandemia, i wojna, i uchodźcy. I, no, i w Chodzowie, jak zawsze, chyba sprawa stadionu. No tak, niewątpliwie to była trudna kadencja. Chociażby z tych powodów, które pan wymienił przed chwilą, czyli pandemia, uchodźcy właśnie z Ukrainy, ale też i finansowe wpływy do budżetu miasta pomniejszone w związku z polityką podatkową państwa, rządu. Musieliśmy, prawdę mówiąc, ciąć wydatki inwestycyjne. W związku z tym, że na przestrzeni ostatnich czterech lat nam brakowało nam też o tyle nam mniej wpłynęło do budżetu, to jest około dwu, kwota, około 200 milionów złotych, więc jest to niebagatelna kwota. Jak już pan zahaczył o stadion, właśnie za te pieniądze mógłby powstać nowy stadion. No niestety nie powstał. W związku z tym, że musieliśmy, tak jak już powiedziałem, e, 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 jakieś tam inwestycje, główne inwestycje trzeba było niestety przełożyć na okres późniejszy. No bo musimy wziąć pod uwagę, że miasto musi się y, y, równomiernie rozwijać. W związku z tym y, to, co mogliśmy, y, to, co było priorytetowe i bardzo już potrzebne, musiało być zrealizowane. Mam tu na myśli chociażby te inwestycje, które były prowadzone wspólnie z nawajami śląskimi, czyli wymiany nawierzchni dróg, torowisk. Y, Parę głównych ulic, żeśmy zdawali w tej kadencji zmodernizować, chociaż ulicę 3 maja, ulicę Powstańców, hajducką. Prawdę mówiąc, większość, wszystkie ulice, gdzie biegną torowiska, mamy w tej chwili wyremontowane, znana mm -hmm. nawierzchnia, miejsca postojowe, parkingowe, ścieżki rowerowe więc to się udało zrobić. Ale niewątpliwie kadencja była trudna. W programie wyborczym na, na kolejną kadencję jest ulica Wolności, to temat, który jak tylko się z kimś o rozmawia, to chyba teraz drugi temat, zaraz po stadionie. Jaki jest pomysł na to, żeby ta ulica Wolności ożyła i, no i, no i pewnie nie była taką handlową jak kiedyś przed laty, bo jednak markety Pewnie tą taką przedsiębiorczość handlową wyciągnęły z polskich, śląskich miast, ale macie pewnie na to jakiś inny sposób. No, niewątpliwie Ulica Wolności, jakby swoje czasy świetności, mają za sobą. Wtedy pamiętamy wszyscy, przynajmniej ci z mojego rocznika, jak praktycznie handel na Ulicy Wolności się rozwija i kwit, było mnóstwo ludzi. Tak, jak pan słusznie zauważył, galerie handlowe wyssały z centra miast ten taki handel drobny. Wszystkie sklepy markowe się ulokowały właśnie w tych galeriach handlowych. Niewątpliwie też ostatnimi czasy polityka rządu, a mam tu na myśli polski ład, spowodował, że wiele firm, które wiązało koniec z końcem, już niestety nie wytrzymało tego, tych kosztów, które obciążają działalność gospodarczą. I naj, naj, najzwyczajniej w świecie zlik postanowiło zlikwidować swój handel, swój, swój biznes, w związku z tym, że też e, po tej pandemii właśnie gro e, zakupów e, społeczeństwo niestety, ale realizuje w internecie i tutaj widzimy to chociażby poprzez wzrost odpadów, e, wzrost ilości śmieci, którą wywozimy codziennie z miasta. Tam widzimy mnóstwo opakowań, kartonów, tak, które jak Państwo doskonale wiedzą, nawet najmniejsze rzeczy przychodzą w takie opakowania, które praktycznie można by było spakować do jednej czwartej jej pojemności. No ale taka jest właściwość handlu internetowego. W związku z tym to spowodowało również, miało on niewątpliwie wpływ, że ten handel na, na ulicy Wolności. Powoli wymiera, ale też mamy świadomość taką, że ulica Wolności sama w sobie, już jak gdyby, jest takim, można powiedzieć, reliktem architektonicznym, bo jest tam kostka jeszcze sprzed chyba 20, tam paru lat. Musimy ją też zmodernizować, tę ulicę. Pewnie się tam waju nie pozbędziemy z niej, ale, ale niewątpliwie możemy z niej zrobić fajny depta, gdzie będzie więcej zieleni. Po, po prostu ją uatrakcyjnić no i nastawić się na gastronomię na lokale gastronomiczne które dzisiaj tam się już które, które tam się już dzisiaj znajdują niewątpliwie przeżywają swoją hossę bo po prostu są kolejki do tych lokali ja to codziennie obserwuję a nawet czasami kiedy chciałem sobie pójść na obiad dzwoniąc aby zarezerwować stolik po prostu nie ma wolnych miejsc także niewątpliwie gastronomia i, i to się rozwija no i no, no niestety rynek dyktuje pewne warunki i tutaj tego nie przeskoczymy. mając nawet najlepsze pomysły, chcieli się nad tym, czy by nie obniżyć na przykład czynszów do w przypadku lokali, które są naszą własnością, bo nie na wszystkie mamy wpływ. Gro mm -hmm. kamień z wolności są właśnie są własnością prywatną. No i tutaj jak gdyby nasza, nasze możliwości są bardzo ograniczone. No i Zastanawiamy się nad tym, jak to prawnie zrobić, żeby móc poprawić funkcjonowanie tym, którzy tam jeszcze są i tak jak już powiedziałem, jakoś sobie radzą. To jeszcze wracając do tematu stadionu, Mateusz Morawiecki obiecał finansowanie budowy stadionu. Jak sytuacja wygląda z nowym rządem? Na jakim etapie? Jest? No, póki co cały czas konkurs jest jeszcze nierozstrzygnięty. Nie mamy jednoznacznej informacji, czy te środki finansowe, które były obiecane właśnie podczas kampanii wyborczej przez poprzedniego premiera Mateusza Morawieckiego są w tym budżecie. Ministerstwo ich szuka i, i prawdę mówiąc, jakoś nie może ich znaleźć. No, my cały czas mamy nadzieję, bo nadzieja umiera ostatnia, tak jak powiedziałem i wydaje mi się. Mamy taką nadzieję, że, że, że jakimś cudem te środki się dla nas znajdą. My mamy swoją część w budżecie zabezpieczoną. No, chcę podkreślić, że póki co miasto jest największym inwestorem, jeśli chodzi o ruchorzu, bo zakupiliśmy już akcje na kwotę około 25,5 miliona złotych. Jesteśmy w tej chwili największym akcjonariuszem, także wspieramy finansowo jak tylko możemy mimo tych e, jakiś negatywnych ostatnio i kłamliwych e, informacji, że miasto nie, nie realizuje swoich zobowiązań finansowych w związku z wynajęciem Stadionu Śląskiego. Chcę, tu, tu, i chcę to tu jednoznacznie zdementować, ponieważ w ubiegłym roku miasto przekazało Klubowi, e, wykupiło pakiet akcji za kwotę 3 milionów 600 tysięcy. Także jest to to, co było obiecane plus właśnie wynajem stadionu. Na dniach dosłownie dzisiaj podpisujemy umowę na wykup kolejnego pakietu akcji na kwotę miliona 600 tysięcy. Więc klub ma zapewnione, jeśli chodzi o miasto, oczywiście są na miasta, bieżące finansowanie. Nie ma powodów do zmartwień. Natomiast no, oczywiście sportowo już na to nie mamy wpływu, jak sobie klub radzi. Tutaj jest to już rola trenerów, szkoleniowców, którzy jakąś strategię pewnie realizują i mają. No my możemy jedynie wspierać finansowo i to, i to dokładnie robimy. No jeśli chodzi o budowę stadionu, to jak już Pan o tym wspomniał. Tak jak powiedziałem, jeżeli te środki się znajdą, niewątpliwie będziemy realizować budowę w jednym etapie. Jeżeli nie, no to niestety będziemy musieli podzielić na etapy, chyba że, chyba, że i tutaj to też taka nadzieja istnieje, że polityka państwa zmieni się co do finansowania samorządów, bo w jakiś sposób państwo nam powinno te środki zrekompensować, które nam zabrało poprzez zmniejszenie podatków od osób fizycznych, z ulgi podatkowe dla osób do 26 roku życia. Zwiększenie kwoty wolnej od, od podatku, to miało wszystko wpływ na to, że nam wpływy się zmniejszyły i jeżeli państwo znajdzie sposób, w jaki sposób to samorządom zrekompensować. Wtedy oczywiście, jeżeli wrócimy do tego pierwotnego finansowania, to nas będzie na to po prostu stać, oczywiście, biorąc kredyt na tę inwestycję, ale będziemy mieli z czego ten kredyt spłacać. I to jest najistotniejsze w tym e, bilansie finansowym. Mhm. Pierwszy punkt programu, przynajmniej w tym zapisie, który ja widzę, to Zielone Chozów, e, nowe Parki Zieleńców. Gdzie na przykład w Chorzowie mogłyby się takie znaleźć? No jak się okazuje, nie wiem czy Państwo wiecie, ale Chorzów jest drugim miastem mm -hmm. pod względem ilości zieleni i parków w Polsce, także jesteśmy miastem bardzo zielonym, mimo, mimo tego co niektórzy twierdzą mamy taki obszar, który moglibyśmy, który chcemy przeznaczyć na nowy park, nowy skwer. Prawdę mówiąc, to jest teren przy ulicy Łagiewnickiej w Chorzowie II. Tam w tej chwili odbywa się rekultywacja hałdy pogórniczej i właśnie w tym miejscu chcielibyśmy stworzyć nowy skwer, nowy, nową przestrzeń, gdzie ludzie, mieszkańcy tego regionu będą mogli sobie wyjść na spacer, posiedzieć, bo odpocząć. Taki teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Mhm. Trochę to nawiązując do tych sytuacji finansowej polskich samorządów i miast, samorządowcy, chyba głównie z Katowic, mają taką propozycję, żeby zrobić nowy podmiot. Trochę podobny do oryginalnego zamysłu metropolii, czyli wielkiego powiatu zbudowanego wokół Katowic. Czy to jest dobry pomysł z perspektywy Chorzowa? E, powiem tak, mamy w tej chwili mm, związek metropolitalny, mm -hmm. który, po, który poniekąd ten wielki powiat stworzył i, i tworzy. Jesteśmy miastami, które są, które są zrzeszone w tym, w tym związku. I prawdą więc że rola w związku jest powinna być taka, aby przejąć pewne zadania, które należą dzisiaj do, do, do władz, do, do, do miast, do mhm. samorządów. Mam tu na myśli takie zadania, nie tylko oczywiście transport publiczny, to, to co już dzisiaj Metropolia realizuje, ale również panowanie przestrzenne, również szpitalnictwo, czyli ochronę zdrowia, bo to jest to, co właśnie jest naszym brak powiatu. Każdy, praktycznie mhm. każde miasto ma swój szpital dzisiaj. Mamy więcej łóżek niż pacjentów. Prawdopodobnie można by to wtedy lepiej i racjonalniej jak gdyby, zorganizować, i mam tu na myśli sposób leczenia i poszczególnych, poszczególne specjalizacje w poszczególnych miastach, stworzyć. I oczywiście, jak również odbiór odpadów komunalnych, tak? czyli całe całą, wszystkie te cztery przestrzenie, które dzisiaj, które dzisiaj są po stronie miast, mogłaby przenieść metropolia. I z tego, co wiem, trwają prace w tej chwili mm -hmm. na już parlamentarnym nad zmianą ustawy metropolitalnej, która by umożliwiała właśnie realizację tych zadań. I prawdę jest, gdyby w tych zadaniach, w tych obszarach metropolia odciążyła powiaty, miasta, nie ma potrzeby tworzenia jednego wielkomiasta, bo takie miasto już istnieje. Jest to Związek Górnośląski, Związek Metropolitalny, który funkcjonuje i całkiem sobie nieźle radzi. Andrzej Kotela był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.